MPWiK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Meblarz Telegram. Uwaga, uwaga! Od 20 do 29 czerwca w Meblarzu. 10 dni bez VAT na wszystko. Najwięcej, najlepiej, najtaniej. 5000 metrów ekspozycji najlepszych mebli. Bezpłatny transport do 30 km. Salony meblowe Meblarz. Lubin, Towarowa 1. www.meblarz.pl. Kupuj bez VAT! To był Meblarz Telegram. Witajcie w krainie bogów. Valhalla, miasto bogów. Piękne, piękne. Ludzi. Patrz, kozy wygryzły dziurę w garnku. Olbrzymów. I magii. Gadający młot? Gadający chłopak? Niezwykła legenda wikingów o odwadze, która jest w każdym z nas. Thor ratuje przyjaciół. Od 21 czerwca do 4 lipca. Bilety 15 zł ulgowy i 17 zł normalny przez cały tydzień. Szczegóły na www.ckmuza.eu. Władze powiatu lubińskiego skwitowane stosunkiem głosów 15 do 8 powiatowi radni wystawili zarządowi pozytywną opinię z wykonania budżetu za 2012 rok. To było dla nas trudne 12 miesięcy, niestety nie zanosi się, by rok 2013 był łatwiejszy, mówi Adam Myrda. Starosta lubiński nie krył zadowolenia z otrzymania absolutorium, przyznał jednak, że w 2012 roku powiat wyraźnie odczuł skutki kryzysu. Nie udało nam się zrealizować części inwestycji, przyznaje szef powiatu. Niestety takie są uwarunkowania rynkowe w tej chwili, że część majątku, którą chcieliśmy zbyć, a pieniądze przeznaczyć na kolejne inwestycje, niestety nie udało nam się zbyć. Również nie uzyskaliśmy całkowitych dochodów, chociażby z PIT-u. Spadają te dochody. Całe szczęście, że z CIT-u zrównoważyły. Co będzie w tym roku? Z informacji, jakie posiadamy, będzie to jeszcze gorszy budżet jak w roku ubiegłym. Słów krytyki nie szczędziła zarządowi powiatu opozycja związana z Platformą Obywatelską. Chodziło m.in. o pozyskiwanie unijnych środków, ale zdaniem władz powiatu starostwo w tej kwestii nie ma sobie nic do zarzucenia. Dziwię się opozycja, szczególnie opozycji reprezentowanej przez Platformę Obywatelską. No, oni powinni być najbardziej zorientowani co w budżecie państwa, co w ministerstwach rządzonych przez właśnie Platformę Obywatelską się dzieje. Ostatnie informacje, jakie uzyskujemy, że będzie jeszcze mniej środków na inwestycje, no powodują to, że po prostu truchlejemy ze strachu. Dochody powiatu w ubiegłym roku wyniosły prawie 84 miliony, a wydatki zamknęły się kwotą prawie 79,5 miliona złotych. Nadwyżka budżetowa sięgnęła kwoty 4,5 miliona.